Cześć, z tej strony Dobrosław z Wielkich Myśli Małych Ludzi, 105 zł. Zaczynamy castingi. Jeśli chcecie wziąć udział w naszym programie, zapisujcie się, dzwońcie, kombinujcie. Będziemy działali, a teraz zapraszamy Was do oglądania nowego odcinka castingowego. Cześć, jak masz na imię? Zuzia. Ile masz lat, Zuziu? 11. To jest dużo czy mało? Mało. A co można robić, jak się ma 11 lat? Prawie nic. A co byś chciała robić? Wspiąć się na górę szczyt. Na szczyt góry. Jakiej? Mount Everest. A nie możesz, jak masz 11 lat? Nie, nie mogę. Dlaczego? Jestem za mała. A to trzeba być dużym, żeby wejść na górę? Tak. Dlaczego? Bo ludzie tak myślą. Co to są wakacje? Czas wolny od szkoły i przedszkola. I pracy. I pracy. A ludzie, którzy chodzą do pracy, też mają długie wakacje? No nie za długie. Dlaczego nie za długie? No bo muszą pracować, żeby zarabiać na jedzenie i na wyjazdy. A byliście gdzieś za granicą kiedyś? Tak. Gdzie byliście? We Francji, w Niemczech, dwa razy we Włoszech. Ja jak miałem roczek, to byłem przy grobie mojego patrona. Kogo? Jana Pawła II. Aha. Wiesz co, ja mam pewne magiczne moce. Na przykład potrafię po twarzy osoby stwierdzić, w jakich krajach była za granicą. Jestem w stanie dwa takie kraje podać od razu. Wierzysz mi? Mogę uwierzyć. Czekaj. Byłeś we Włoszech? Możliwe, że dwa razy. Zgadza się? Tak. Jeszcze raz spróbujemy. Kurczę. Widzę taką wysoką wieżę nad rzeką. Dużo bagietek, krosantów i łuk triumfalny. Coś się zgadza? Pewnie. Byłem we Francji. Słyszałem, że znasz ciekawy dowcip. Opowiesz nam? Tak. To dajesz. Idzie babcia z Jasiem do samolotu. Jaś mówi, leci, leci. Babcia mówi, leci. A Jasiowi chodziło, że leci mu z majtek. O, to ciężka faktycznie historia. Dobrze, czy polityk może zostać klaunem? Tak. A często zostaje? Tak. Dlaczego tak myślisz? Bo politycy są klaunami. Świetna odpowiedź, bardzo mi się podoba. Politycy, nie możecie tak błaznować. A czy klaun może zostać politykiem? Nie. Czyli to działa w jedną stronę? Tak. Opowiem taki żart o Jasiu, który ciągle wpada w kłopoty. Jasiu, dlaczego wróciłeś do domu cały mokry? Bo bawiliśmy się w pieski. I co to ma do tego, że jesteś cały pomoczony? Ja byłem latarnią. Cóż, brutalny dowcip. Jeden pan dzwoni do lekarza. Poproszę receptę. A jaką? No przecież mówię, że chcę zamówić okulary. A jakie? Do widzenia czy to czytania? Do widzenia. Rozłączył się. Rozumiem. Okej, okay. Co to są wybory? Na przykład wybory na prezydenta. I na czym to polega? Że ludzie głosują na jakiegoś faceta albo kobietę, która najlepiej będzie się zajmować, albo który będzie się najlepiej zajmować krajem i będzie dbał o niego. Czyli ma dbać o kraj. Czyli na przykład jeśli zepsuje mi się lodówka, to mogę liczyć na prezydenta? Tak. I co on zrobi? Kupi ci nową. Czyli prezydent rozdaje lodówki? Tak. Telewizory też? Nie. Czyli tylko lodówki. A kto rozdaje telewizory? Żona prezydenta. Okej, czyli taki, można powiedzieć, team telewizoro-lodówkowy. Dlaczego chcesz być na YouTubie? No, bo lubię tak. No, bardzo chcę. Aha, a dlaczego? Co jest najfajniejszego w byciu na YouTubie? No, tak mniej więcej powiem, sława. A, sława. A co można z taką sławą zrobić później? Co można zyskać dzięki sławie? Pieniądze. A, czyli robiły to dla Kasiury? Tak.
Czyli zostaniesz gwiazdą i będziesz miał kupę kasy. Byłaś kiedyś na randce? Nie. A chciałabyś pójść? Tak. A masz jakiegoś chłopaka, który ci się podoba? Tak. To opowiedz o nim, jak wygląda. A to nie mogę powiedzieć. Nie musisz mówić imienia, ale na przykład możesz opowiedzieć, jaki, czy jest wysoki, czy niski, czy chudy, czy gruby. Chudy jest, nie ma okularów, jest gdzieś taki jak ja i chodzi do mojej szkoły. A gdyby miał cię zabrać na randkę, to gdzie by to było? Do jakiejś drogiej restauracji. Dlaczego drogiej? Bo tam jest najlepsze jedzenie. A gdyby zabrał cię na kebab? A to też by było fajnie. Lepszy kebab czy droga restauracja? Droga restauracja. Jak McDonald's? Tak. A gdybyś miał pójść na randkę, to gdzie byś poszedł? Nigdzie. Na kebaba z dziewczyną? Nie. Do kina? Nie. Do dobrej restauracji? Nie, bo bym nie poszedł na randkę. Ale nie lubisz dziewczyn? Nie lubię. A ty lubisz dziewczyny? Nie. A lubisz chłopców? Tak. A ty lubisz? Tak. To na randkę bardziej z chłopakiem czy z dziewczyną? Z chłopakiem. A ty? Z chłopakiem. Ojeny, to mamy dość ciężki materiał, okej. A gdzie takiego chłopaka na randkę zabrać? Do Włoch. Do Włoch. A ty? Do kina. Do kina. Kto jest lepszym mechanikiem samochodowym? Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? Donald Tusk. Lepiej reperuje samochody? Raczej tak. Polskie czy belgijskie? Chyba belgijskie. Powiedz mi jeszcze, jaka jest twoja ulubiona bajka? Moja ulubiona bajka to jest Alvin i Wiewiórki. A Alvin jest wiewiórką? Tak. To dlaczego Alvin i Wiewiórki, a nie po prostu Wiewiórki? No bo tak jest napisane na bajce. I co się dzieje w tej bajce? No... Dawno nie oglądałam tej bajki, bo teraz moja siostra by chciała bardzo swoje bajki oglądać. Więc nie pamiętam dokładnie. Kto to jest Aleksander Kwaśniewski? Człowiek. Jaki? Dziwny. Aleksander Kwaśniewski jest dziwnym człowiekiem? Tak. Dlaczego jest dziwny? Bo tak. A co dziwnego robi? Wszystko. Na przykład? Je śniadanie. Aleksander Kwaśniewski dziwnie je śniadanie? Mhm. A jak wygląda śniadanie Aleksandra Kwaśniewskiego? Je łyżką obiad. A jak ma zupę? To je widelce. No to faktycznie tak. Ciekawa sprawa. I co będzie pierwszą rzeczą, jaką zrobisz, jak będziesz miała 18 lat? Zrobię sobie wielką imprezę. I co na tej imprezie będzie? A dużo rzeczy. To wymień parę. Samochód bez dachu. Krótka sukienka. Jeszcze będę mogła się pomalować bardzo. A, czyli będziesz robiła dużo makijażu? Tak. A dlaczego kobiety robią makijaż? Żeby być ładniejsze. Czyli bez makijażu kobiety są brzydkie? Nie, ładne. To po co makijaż? Żeby były jeszcze ładniejsze. A to nie jest takie oszukiwanie? Jakby pokazywanie siebie troszkę inną niż się jest naprawdę? Nie, bo i tak się w domu zmazuje makijaż jak się bierze chłopaka do domu, to też się zmywa makijaż, tak czy siak. Ale to nie bierze się chłopaka do domu na pierwszej randce? Może niektórzy biorą. A, ale to można tak czy nie? Chyba tak. Dobrze, ale jeśli jednak nie weźmiemy na pierwszej randce chłopaka, spotkamy go parę razy z makijażem, to on nie będzie wiedział, jak my naprawdę wyglądamy. No to mu powiemy, że pokaże mu się bez makijażu. Czyli każda dziewczyna idąc na randkę powinna mieć swoje zdjęcie bez makijażu? Powinna. I powinna zawsze facetowi od razu pokazać takie zdjęcie? No, jak jej się nie podoba za bardzo ten chłopak, to nie musi. Ale jeśli się podoba chłopak i chciałaby z nim chodzić, to powinna pokazać mu, jak wygląda bez makijażu? Tak. Żeby nie było, że jest oszukany przez nią?
Tak, i żeby z nią nie zerwał. Czyli istnieje ryzyko, że jak kobieta zmyje makijaż, to facet z nią zerwie? Istnieje. Dlaczego? Bo niektóre kobiety robią taki mocny makijaż, że twarz mają zupełnie inaczej. Inną.